drodzy widzowie, ja jestem Survival Mania Gieło, a to jest Dometebase, jakby to powiedział Dawko. Tak, jest to odcinek kolejny z fangame'ów, który nagrywamy przed oficjalnym wyjściem kolejnego FNAF'a, gdyż Scott oddaje prawa autorskie do FNAF'a innej spółce, która może kiedyś go wyda. No i tak sobie ogrywamy te fangame'y z Game Jolta. Mam już je wybranych około 5, także nie musicie na razie nic pisać. Jest to gra o animatronicznym, w sumie, czyśćcu. Tak, tym czyśćcu, co sobie wymyślili w XII wieku. Ja was tutaj przedstawię. Wy to pewnie znacie, ale wam to będę mówił, jakbyście nie znali, no bo to nam każdy się może zdarzyć. Havok Freddy będzie nam podchodził z lewej strony, musi im pobiec na drugą stronę biura, żeby nam uciekł. To sobie będziecie czytali, jak nie wiecie, co to znaczy, to sobie przetłumaczcie. Havok czekowa właśnie z prawej strony, musi im pobiec na drugą stronę i wtedy ona wypuści nam cupcake'a i znowu musimy do komputera podbiec. Foxy i Golden Call działają razem, to zaraz wytłumaczę. Puppet będzie pojawiał się w oknie za nami. Kiedy tam się pojawia, musimy się na niego patrzeć, jak zacznie grać muzyczka, żeby zniknął. A My Real po prostu na kamerze, jak się gdzieś pojawi i będzie mu podawał na numer tej kamery, to musimy się na niego patrzeć, żeby on z tej formy zmienił się na tą. Czyli to jest Box of Abominations. To jest... Działa podobnie jak Chica, tyle że Chica wypuszcza cupcake'a, a oni nic nie wypuszczają, tylko że oni bardzo długo uciekają, jak się pobiegniemy na drugą stronę. Soul Cage pojawia się z prawej strony, gdy go zauważymy, musimy się od niego odwrócić, on nas wtedy da nam jumpscare'a, nas to nie zabije, zabije nas to, jeśli nie spojrzymy się na sufit. Molten Evil, kiedy zacznie nam się pojawiać plazma na ekranie, musimy patrzeć się do góry, żeby zniknął. A Garvey to jest w ogóle dziwna rzecz. Z nimi dwoma jest taka rzecz, że Foxy będzie biegł, wychodził powoli, ale jak on wybiegnie, to nie biegnie do nas, tylko stoi pod nami, wtedy się aktywuje Golden Call. Musimy wtedy wpisać na tej kamerze, gdzie się Foxy pojawia, kod, który on trzyma, najdłuższy wyraz, przepisać. Wtedy Golden Call nas zostawia, a Foxy nas atakuje i wtedy musi pobiec na drugą stronę, żeby uciekł. Dobra, to jest na razie wszystko, co chciałem. Więc my wchodzimy do nocy 6. Ja jestem takim elevenem tej gry, bo kiedy ją odkryłem, tak mi się spodobała, że przeszłem wszystkie możliwe rzeczy w tej grze, naprawdę. Już mam to ogarnięte. Tak. Tak bym to powiedział. Right, here we go again. All the characters that might appear take behaviors like the ones I mentioned to you earlier in the call, so it'll be easy for you to figure out how to deal with them by simply looking at what places they appear at. This allows me to focus more on telling you about my plans, so as you might have guessed, there's tapes in my dimension of this place as well. These contain memories that are obviously based on my past, which, just like yours, is heavily connected to friends. That's why I'm in the same purgatory as you, I suppose. Tak, purgatory, purgatory to jest czyściec. My jesteśmy w animatronicznym czyśćcu. This little hidden epilogue that nobody expects. That, in this case, is this entire place. Our stories are connected to our lives and deaths. I tried connecting all my tapes, ale no wiecie. I didn't manage to get all of them. I only had one day each. They never return. Only once can you find them. The rules of this place sure are weird. Freedom. Już się Chica pojawiła. No halo. Mess up like I did. All these poor little children are just trapped in here, roaming as mechanical monsters without any Chica. Teraz do góry. Dobra, zniknął. Ogólnie to gram na zminimalizowanym oknie, w ramce, w bandicamie, gdyż ta gra jest tak przystosowana, że kiedy nagrywam pełen ekran, to... O! Woła mnie i na najnie już jest normalny. To wtedy się ekran robi w ramce, dlatego trochę mi będą uciekały z palców. Znaczy, trochę mi będzie myszka uciekała spoza tych strzałek, ale... Kto tu dalej idzie? Następny gagatek do mnie. W ogóle to jest dziwne, że jak my się do tego okna odwracamy, to widzimy tą kamerę, a tak naprawdę powinniśmy dwójkę widzieć, bo to jest niemożliwe, żebyśmy jedynkę widzieli. Wyłącz.
wiatraczek, on już normalny stoi. Havok. Ktoś podbiegł. Ale to nie był dźwięk, bo oni mają swoje sound kill. Biegają tutaj. O fuck! Nie, zabije mnie! Okej, ale przynajmniej normalny był. Czekajcie, o, dobra. I on się tutaj znajduje w swojej withertowej formie. I on... se poszedł. To jest boa aktywne tej nocy, także... Oni tam nie robią nie wiadomo co, ale... samo to, jak oni wyglądają, jest trochę dziwne. O, na dwójce już stoi. O. Widzicie? Już... Chica idzie. Może się wydawać proste, ale naprawdę. Ja jak w październiku tą grę zobaczyłem, to stwierdziłem, że przejdę wszystko, co jest możliwe. I statystyki pokazują, że mam 200%. O fuck, bo... To jest właśnie najgorsze w nich. No ale ten wiatrak się nie chce wyłączyć. No wyłącz się, watacho. Faka hako. Cały czas słyszę, coś tu biega. Czyli teraz Chica jest za mną. Fuck, jak Freddy wydupcy. I w to okno. Te aparaty coś nie działają. Freddy. Freddy wydaje dźwięk tylko. I to jest w nim takie... I w tej grze podczas jumpscare'ów jest też słabe to, że te jumpscare'y wyglądają tak, że jest taki dźwięk takie... O, taki jak ten i wtedy nas zabijają. Taki jak był przed chwilą i nas zabijają również... I ty nie ma wtedy zaskoczenia, bo wiesz, że ten jumpscare wyskoczy i się wtedy nie boisz. Dlatego to jest trochę słabe, ale to nie jest minus gra i tak ma... Ta gra tworzy klimat takiego... Jesteś w czyśćcu za swoje grzechy. W miejscu, które w sobie papieże w XII wieku wymyślili, a tworzy klimat w stylu chodzisz po bagnach, w którym się niby wszyscy bawią. I teraz, znaczy jak dziś, teraz robimy noc 10 z Garveyem, a.k.a. ze Springtrapem, albo ze Springtrapem, jak to mówi dawko. Kiedy uwielbiam go oglądać, on ma taki akcent, że tego się słuchać nie chce. Tutaj się dzieje dosyć ciekawe rzeczy. Także to jest... O fuck, dobra, wiem, tutaj musi być. Był z drugiej. Co stronę odwrócone, zapomniałem. I to jest najdziwniejsze. Tu się serce pojawia, które wygląda jak pieczony kurczak. No i ten pieczony kurczak na stole jest oświetlony. No i co ty? Czemu to jest taka tajemnica? Zawsze jak mnie Garvey zabija, to właśnie się ten kurczak podświetlony pojawia i to jest... nie wiem czemu. Pierwszej nocy nie będę brał, bo w pierwszej nocy jest tylko Havok Freddy, on wiadomo, że... Wiem, wybierz węd, w którym on jest i go spawa, żeby go spawalnić. Ścięło mi grę. Dobra. Okej. Okay.
Dobra, i teraz trzeba nasłuchiwać. Ok, wybiegł. Teraz mnie na pewno nie zabije. Jak idzie tędy, to się odwracam tam. Czyli dla was to tam jest. Nie, bo to są strony odwrócone. Co tu się dzieje? Lights dim out for him. To tak łapie za każdym razem. Kurczaka na stole ciąg dalszy. Może zamiast tego pokażę wam mechanikę, jak działa Golden Call i Foxy. Mówi, jak to wybierz węta, którym on jest. Widzisz, to nie jest ta noc nawet. So I really need to hurry. They're moving really fast tonight. You know that new enemy I mentioned? It's me. Well, it's not really me. To be exact, it's my physical remainings from back in 1993. Yeah, I've been here for a while, if you couldn't guess by my knowledge of these ghosts. This character's gonna send you a voicemail onto your computer's e-phone client, and if you don't delete it fast enough, the computer will autoplay it and probably cause him to find you really quickly. However, the hard thing about this is that deleting these voicemails requires a password. To find the password, switch to the camera that contains the purple curtains. It's camera 4. There's gonna be a sign in camera 5. On tutaj stoi Golden Call, ale on sam do mnie nie pójdzie. On działa mniej więcej w ten sposób, że niby Golden Call będzie do mnie podchodził. Na przykład jak stoi na tej czwórce, na dwójce, ale on mnie nie zabije tak, że będzie podchodził. Foxy, widzicie, się wyłania. Widzicie. A niech on sobie wyjdzie. Getting over it. No. Ona za... ten Soul Cage do mnie zaraz wejdzie. To jest... nie wiem, kto to stoi. Tutaj też, nie wiem, ktoś... Soul Cage do mnie wejdzie, bo jest na jedynce. Nie, to jest 8 dla mnie. O, już działa. A, wiecie co zrobię? Zrobię to, czego mi nie kazali. O, i teraz... Zabił mnie. Widziałem go, jak biegł. I to tyle? To serio tylko o to chodziło? To ci słabo. Ale tutaj kurczaka na stole już nie ma. Ciekawe te ciekawe ostki. Dobra, wiecie gdzie idziemy? Do Making Cake Bears. Bo Am I Real to jest zniszczona wersja Cake Beara. Ja wiem ogólnie w artykułach to pokażę, articles. Sad fate of Cake Bears family the owner. Po tym jak martwe ciała zostały znalezione w śmietniku za Cake Bears Family Diner, popularnej animatronicznej restauracji, zostały zamknięte główne wejścia. O to chodzi, to był ten Cake Bear. Przy okazji, ja tutaj widzę jakieś agamy, nie wiem czemu, ale dobra. Night Selection i idziemy na Making Cake Bears. Making Cake Bears. Sam do końca nie wiem, na czym to polega. Make Your Insanity. A Insanity to jest jeden z fan gameów, który sobie ogramy w tej serii. Nie wiem, czy będzie następny, ale raczej będzie. Na pewno będzie, ale nie wiem, czy będzie następny po tym. Bo Jolly nie jest w tej serii. Pamiętajcie, Jolly to nagrywam ogólnie jako seria. To nie wiem, do czego.
Where did evil come? Kegber sobie poszedł. Kegber stoi na trójce. Wow, godness. What the fugging is happened? Fug! Fug, odejdź! Nie wiem, o co tu chodzi w tym making cakebirds. Naprawdę nie rozumiem. Ja to sprawdzam, nawet nie wiedząc, o co w tym chodzi. Dobra. Jest. Nie wiem, kurczę, zapomniałem, jak to się robiło. O coś tam w tym making cakebirds chodziło. Ale nie wiem co, także nie jestem sure. Naprawdę, nie wiem co tam chodziło. Co, nie wam, tylko co tam chodziło. Amusement content, wam pokażę. Spring Glitch to, bo to miało być na początku chodzenie, Downbreaker, Havoc BB. Bo to, ta gra miała być kiedyś... ta gra miała być free roam, ale jednak stwierdził developer, który wspomniałem, jak się nazywa, że jednak nie. Tip, good luck. Tą noc 11 przeszłem w taki sposób, że CD+. Ale przeszłem. CD+, to znaczy i tak, że przeszłem. Dobra, piąteczka i się gapimy. O, widzicie? To jest kamera pierwsza, która być widoczna przez to okno nie może, gdyż ona jest tu. O, już wyłazi. Jakiego oni mają inteligencja. Czyli te dźwięki się... Te dźwięki się nakładają na siebie. Tu jest ten, tu są jej macki wszędzie. Co to stoi? He? Tego jeszcze nie miałem. Nie waliło mi grę.